Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Samsung Galaxy Z Flip 4 kontra Xiaomi 12. W Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1 8 GB RAM-u, w Samsungu mamy Snapdragon 8 Plus Gen 1 też 8 GB RAM-u. Zobaczymy, jak działa ten poprawiony Snapdragon, czy działa, czy nie działa, ale to będzie w testach jak zwykle. No i co, lecimy, mój standardowy speedtest, czyli najpierw aplikacje gry, pozostawanie w ramie. O, co szybciej otwiera, jak działa. Lecimy. Pierwsze co? Allegro. No, Flip, mimo że coś marudził. AliExpress. Pobór reklamy. No i szybciej w Xiaomi. Ceneo. Też Xiaomi. Galerie. No, Flip jeszcze nie nacykane. HBO Max. Samsung. Polsat Box Go. No, tutaj zamarudził. Flip. No, jak dojadę. Czy minimalnie Xiaomi. Mapy. Też bardziej Xiaomi. Player.pl. Samsung. OLX. Samsung. Pyszne.pl. Przy okazji ekran w Flipie zdecydowanie ładniejszy. Też Samsung, Glovo, no i kolory, jak dla mnie też lepsze. A tu szybciej jest Xiaomi, sklep Xiaomi, Spotify, Xiaomi, TapTalk, jak widać, TripAdvisor, no, tu coś zamarudził, trudno. Twitter. Szybciej chyba Xiaomi. Uber. Dla Flipa. Wykop. Remisowo bym powiedział. I YouTube. Dla Flipa. No. Chyba minimalnie Flip bym powiedział. RAM. Pobój jest 8 GB. Co siedzi w ramie? Allegro w Flipie nie ma. AliExpress jest w obu. O, tu też Flip coś ubija. O, dziwne. Jak na Samsungi. To raczej wszystko zawsze było. A tu słabo. Samsungowi to idzie. No, ewidentnie. Wszystko ubite. No, bez jaj. Zobaczymy w jakichś kolejnych speedtestach. Ale na razie to tutaj, no nie za bardzo. Flipowi to idzie. To widać na załączonym obrazku. O, tu już w obu. No ale to czy siak, przy 8 giga w innych Samsungach to przeważnie wszystko dobrze. Ale cóż, jak widać. No dobra, no to tutaj RAM w aplikacjach ewidentnie dla Xiaomi. Może w grach się poprawi, zobaczmy. Przy okazji patrzcie jasność maksymalną obu smartfonów. No tu w Samsungu jest jaśniej. No to jedziemy. Asphalt 9. Xiaomi szybsze. Tempo Run 2. No i który tam mignął szybciej, bo nie zauważyłem. O ten. No, dokładnie. Xiaomi troszeczkę szybciej. Wild Rift. Czyli LOL. League of Legends. No i co tam wyjdzie z tego? No, tu się Samsung szybciej. Dead Trigger 2. Też dla Samsunga. Jedziemy dalej. Unkilled. Znowu Flip. No tu jakoś pokazuje ten nowy Snapdragon pazurki. Czemu wes ich nie ma? No, Exynos. No, już widzę porównanie między Exynosem a tym
co wygra chyba. A tu Xiaomi. World of Tanks. Xiaomi. Super Mario Run. Samsung. Angry Birds 2. Xiaomi. Real Racing 3. Powiadomienia dobijają. No i przez to nie zobaczyłem, który wygrał. Ale wy wiecie. To wystarczy. Jedziemy dalej. PUBG Mobile. Samsung. I ostatnie. Ark Survive Evolved. Gdzie się odpali? Nigdzie. Dobra, no cóż, chyba Samsung trochę dawał radę, tutaj może mocniej. RAM, właśnie w grach jestem ciekawy, w aplikacjach sobie Xiaomi lepiej działało, no i tu widać, że też pierwsza gra tutaj, tak jak to jest, że ona się podładowuje. A tu na odwrót, patrzcie, Samsungu siedzi, a Xiaomi nie. Denerwuje mnie w Xiaomi te podwójne konieczność kliknięcia. Nie wiem, kto to wymyślił. Czasami jest tak, czasami inaczej, denerwujemy to. Ale tu z Xiaomi trzymanie Samsung. Tu w obu. Call of Duty. No to jest działa do normalnie. I to jest drugi raz. No i zrozum, kurde, o co. W obu. Tu tylko w Xiaomi. Tu jest w obu. Tu jest poza. PUBG siedzi w obu w ramie. I mamy Ark, który się wywala. No cóż, jeżeli chodzi o gry, może troszkę wydajniejszy ten Snapdragon 8 plus Gen 1, no ale jak patrzę na te po telefony, to prawie to samo. Szczerze mówiąc, nie widzę jakichś większych różnic, jeżeli chodzi o działanie. RAM dziwnie w Samsungu tym działa, ze Flipie zobaczymy przy kolejnych speedtestach, bo to pierwszy w sumie z nim nagrywany. No i cóż, tyle. Tak wygląda porównanie tego smartfonu, właśnie Flipa i 12. Macie porównania, playlisty z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja, komentarz. I cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.